Nazywam się Kowalski Łukasz, prowadzę wraz z braćmi gospodarstwo rolne w gminie Pszczew. Jest nas czwórka braci, razem prowadzimy całą produkcję i roślinną, i zwierzęcą, która się znajduje w naszym gospodarstwie rolnym. Produkcja roślinna to głównie zboża, ziemniaki też. Z uwagi na to, że gmina Pszczew ma słabe ziemie, to gospodarujemy też no niestety na 5., 6. klasie gleby i trzeba tą glebę jakoś zagospodarować, dlatego mamy dość duży areał ziemniaków. Do tego dochodzi produkcja zwierzęca, z uwagi na to, że gnojowica jest naturalnym nawozem, dzięki czemu możemy nawozić te słabe ziemie, kompleksy glebowe nawozem naturalnym, a nie kupować tyle po prostu nawozów sztucznych. Tak jest, bynajmniej takie jest założenie. Co do samego gospodarstwa, to gospodarstwo jest to rodzinne, jest to z dziada pradziada przekazywane, można powiedzieć, od pradziadek, dziadek, ojciec i my, bracia. Można też powiedzieć, że od jakiegoś, ja wiem, 3 lat zainwestowaliśmy mocno w produkcję zwierzęcą, trzody chlewnej, z uwagi na to, że coś było trzeba jakby zmienić w tym gospodarstwie, ponieważ sama produkcja roślinna jest bardzo dzisiaj obarczona takimi trudnościami, chociażby pogoda, którą mamy od 2 lat bardzo mocną suszę, zwłaszcza w województwie lubuskim, wielkopolskim. W ubiegłym roku, w tym roku bardzo mocna susza. Do tego, jeżeli dodamy słabe kompleksy glebowe, no to niestety mamy bardzo duże ryzyko niepowodzenia tej produkcji roślinnej, ponieważ u nas tutaj nie planują pszenicę po 8, 9, 10 ton z hektara. Owszem, zdarzą się kawałki, gdzie mamy dobre ziemie, są jakieś mozaiki, jest kawałek trzeciej klasy gleby, ale generalnie to jest rzadkość. Generalnie mamy ziemię 4., 5., 6. klasa. Więc aby to jakoś zagospodarować, po prostu weszliśmy w produkcję zwierzęcą. No i do tego celu jakby całe gospodarstwo chcemy przygotować, dostosować, aby to wszystko razem jakoś miało ręce i nogi. Cała produkcja roślinna jest przeznaczona tylko na produkcję zwierzęcą. Wszystkie zboża, które wyprodukujemy we własnym gospodarstwie, idą na paszę dla trzody chlewnej. Na produkcję trzody chlewnej zużywamy 100% produkcji roślinnej. Niestety z uwagi na klęskę suszy musieliśmy dość dużo zboża dokupić w tym roku, ponieważ fizycznie no, nie było takich plonów, jak oczekiwaliśmy. Tak? W tym celu też po wielu, wielu latach, można powiedzieć, doświadczeń ze starym opryskiwaczem, wysłużonym opryskiwaczem, który też to był krukowiak, przyszedł czas na wymianę opryskiwacza. Ten zakup poprzedzony był dość długim, bardzo długim jeżdżeniem po różnych wystawach rolniczych, przeglądaniem różnych folderów, odwiedzeniem praktycznie większości firm w Polsce, które produkują opryskiwacze rolnicze, od najwyższej półki po jakieś tam niszowe modele opryskiwaczy i marek opryskiwaczy. No i myślałem, że nie kupię krukowiaka drugi raz, ponieważ stary model był mocno wysłużony, był przestarzały, miał 18-metrową belkę, miał bardzo mały zbiornik, bo to był raptem 1500 litrów zbiornik, więc jakby do myśli, do tego, że wrócę do krukowiaka, wyszła po tym całym, jakby można powiedzieć, zebraniu informacji z tych wszystkich innych firm, wśród wszystkich innych producentów. I tak jak na koniec tutaj tej prezentacji jest takie, powiem, takie powiedzenie będzie: cudze chwalicie, swego nie znacie. I uważam, że tutaj idealnie to powiedzenie pasuje akurat do krukowiaka. Nie dlatego, że chcę to słodzić jakoś super, dlatego, że jest to opryskiwacz nowy zakup, ale naprawdę przejrzałem wszystkie dostępne opryskiwacze na rynku, jakie są, i uważam, że krukowiak bardzo zrobił duży postęp do przodu z opryskiwaczami, jakość wykonania, a co najważniejsze, technologicznie nie odbiega kompletnie od najwyższych i najlepszych opryskiwaczy, jakie są w tej chwili dostępne na świecie. Więc chciałbym teraz krótko przedstawić Wam, jak jest wyposażony ten opryskiwacz i dlaczego on został tak wyposażony, ten opryskiwacz. Znajdujemy się przed opryskiwaczem serii Goliath. Jest to największy model akurat z tej serii, jak w momencie zakupu. Opryskiwacz ma równy rok czasu. W sierpniu ubiegłego roku został opryskiwacz zakupiony, dostarczony przez firmę Krukowiak.
Opryskiwacz przez ten okres czasu zrobił 3100 hektarów i jest to pojemność zbiornika opryskiwacza, to jest 6730 litrów dokładnie mierzone pod sam korek włazu wlewowego. Co do belki opryskiwacza, jest to belka 36 metrów. Belka nie jest firmy Krukowiak, belka jest jakby w kooperacji z firmą Krukowiak, dla firmy Krukowiak jest zrobiona, wiem, że przez jakąś firmę francuską, nie chcę teraz tu nazwy może wymieniać, ale jest to do sprawdzenia, jest to firma francuska, która robi dla Krukowiaka, wykonuje dla Krukowiaka tą belkę. Następnie z takich jakby gołych parametrów i też opisu. Ten opryskiwacz jest jedynym w Polsce w tej chwili opryskiwaczem w takiej specyfikacji. Jest tutaj w tej chwili połączone bardzo wiele różnych systemów elektronicznych, zebrane w całość w połączeniu i z ciągnikiem, czy nawet ciągnikami, bo z dwoma ciągnikami jest agregatowany ten opryskiwacz. I mamy tutaj w tym, można powiedzieć, wszystko, co w tej chwili dostarcza nam współczesna technologia. Chociażby od GPS-a, od prowadzenia równoległego ciągnik sam kieruje. Do tego mamy dołożone tutaj sterowanie nie sekcjami opryskiwacza, a konkretnymi dyszami za pomocą GPS-a. GPS steruje konkretnie daną dyszą, czyli wyłącza poszczególne dysze, a nie sekcje. Mamy bardzo precyzyjny oprysk, mamy bardzo zminimalizowane nakładki na siebie nachodzących już warstw oprysku, przez to, że każda dysza co pół metra jest sterowana z poziomu komputera, GPS-a lub ja mogę samemu ręcznie też sterować, w zależności jak wolę.